poseł Dobromir Sośnierz, Konfederacja. We wrześniu podczas poprzedniej dyskusji o granicy nasi posłowie rozdali posłom Lewicy i Koalicji Obywatelskiej wnioski o przyjęcie wskazanych przez siebie imigrantów i chciałem zapytać, ile do wojewodów wpłynęło wniosków wypełnionych przez posłów do tej pory? Czy administracja rządowa nie potrzebuje jakiejś pomocy, bo domyślam się, że to są jakieś duże ilości, sądząc ze skali entuzjazmu miesiąc temu do przyjmowania imigrantów? I drugie pytanie. Na nagraniach z granicy widać niestety ludzi niszczących nasze urządzenia graniczne, forsujących siłowo naszą granicę na oczach biernie przyglądających się żołnierzy czy funkcjonariuszy Straży Granicznej. Na jednym z filmów widzimy polskiego żołnierza odskakującego do tyłu przed ciosem szpadlem ze strony jakiegoś tam człowieka. Jak długo jeszcze będziemy pozwalać na to, że będziemy biernie tolerować coś takiego? Jakie są rozkazy dotyczące użycia broni w takiej sytuacji wobec agresorów? Dlaczego w Polsce można bez problemu strzelać z broni gładkolufowej do demonstrantów czy dziennikarzy na Marszu Niepodległości, a nie można strzelać do imigrantów, którzy forsują naszą granicę? Ja nie mam wątpliwości, co by się stało z takimi ludźmi na granicy izraelskiej. A to co widzimy u nas, to niestety coraz bardziej przypomina aneksję Krymu, jak żołnierze ukraińscy pod bronią odprowadzali tylko wzrokiem zielonych ludzików przejmujących ich prowincje. W tej chwili jedyną karą za niszczenie naszych urządzeń granicznych, jedyną karą za nielegalne przekraczanie granicy jest to, że się nie uda. Jak się nie uda, to wracamy na start i próbujemy od nowa. Jak długo jeszcze będziemy tolerować, czy są plany użycia broni?